Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Moi drodzy, myślałem, że już serii nie będzie. Naprawdę myślałem, że już serii nie będzie z tego powodu, że zjebały mi się save'y, znów. Całkowicie znów mi się spieprzyły save'y i naprawdę, tyle ile kombinowałem, to jest po prostu mało powiedziane. Ze 3 godziny siedziałem i próbowałem sobie te save'y jakoś przywrócić. I to wszystko w sumie przez moją głupotę, wiecie? Zachciało mi się w sobotę robić delikatne porządki na komputerze, bo stwierdziłem, że w sumie dawno haseł nie zmieniałem i tym podobnych. Może przydałoby się również zmienić taką szafę z hasłami, wiecie, bo ja używam takich jakby lockerów specjalnych, które sobie tam te hasła generują i przetrzymują. No i stwierdziłem, spoko. O, rozsiewacz kwiatów P2, świetnie. Spoko, przecież w sumie mogę sobie to ogarnąć w ten sposób. Wszystkie te hasła do Steama i tak dalej pozmieniam. Tam sobie zacząłem rodzinki mniej więcej też robić, bo mam kilka kont Steam. Bo kiedyś używałem argentyńskich kont do kupowania gier, niestety już to się skończyło. I powiem wam, że coś się pojebało w tych save'ach i w koncie, które miałem specjalnie do celów takich kupowania jakby tych argentyńskich gier, przerzuciło mi po prostu save, tak jakby się ID popieprzyło. No i dopiero na końcu się zorientowałem, że coś jest tutaj nie tak, a nie w drugą stronę. No ale dobra, działa, mamy dalej serię, więc kontynuujemy. Kontynuujemy, jeszcze dodatkowo nie miałem nawet tego Steam Save'a, wiecie, zapisanego w chmurze. Więc no ja już byłem bliski płaczu, mówię, kurde, jak zwykle seria musi się rozpieprzyć w jakiś sposób. No ale działa, działa i ma się dobrze. Okej. Okay. Co my tu mieliśmy dalej robić? To też już zbyt nie pamiętam. Widzę, że tu mamy ten mikrochip jeden, ale chyba mieliśmy już max, jeżeli chodzi o odblokowywanie różnych rzeczy. Więc teraz stricte terraformacja. Stricte full terraformacja. To mnie w sumie cieszy. Coś chciałem tu jeszcze, pamiętam, z tym robić. Brand nad stopu. Do czego mi to było potrzebne? Czy ja chciałem sobie mapowanie przypadkowo nie zrobić teraz? Tak. Tu chyba o to chodziło wtedy, co? Chyba tia. Bo jak teraz nasza mapa wygląda? Mamy P2. Da się to jakoś do tyłu wziąć? Da się. O. Mamy P2 wysłaną, teraz musimy P3 wysłać. I P3, no właśnie, chciał już pręt nad stopu. Chyba. Gorzej jak ja to wyślę i zaraz się okaże, że jednak chciałem zrobić coś innego. Bo tak też może być. Tak też może być. Dobra, zobaczmy, jak to sobie tutaj wszystko działa. Żelazo już mamy full. W ogóle wody też mamy już troszeczkę przymało. Tutaj jest kit. Czy ja magnezu nie wypieprzyłem? No właśnie. Dobre pytanie. Aluminium. Aluminium jest tu i też mamy maksa. Siarki na pewno maksa nie mamy. Siareczki na pewno maksa nie mamy. Zapas tutaj jest. Tutaj ten tytan to może sobie do swojej głównej przegródki dojść. Tak jak było powiedziane na początku. No i tu mamy puste szafy. Puste szafy. Aluminium niech tu będzie, bo aluminium jest najbardziej chyba przydatne z tych wszystkich surowców. Tak mi się przynajmniej wydaje. Filtr powietrza. Autowytwórnik, rozsiewacz drzew. Generator fuzji jądrowej. 750 to też już niedługo będziemy mogli robić, czyli również powinniśmy zainstalować więcej chyba ciepła P4. Czy mamy w ogóle tutaj jakieś te podgrzewacze P4? Mamy. Tutaj zacząłem to robić. I to są P4, nie, to są P3. A, widzicie. No właśnie, mamy P3. Czyli musimy dużo tego wykraftować. Lecimy z nadstupkami. Tak zawsze powinniśmy mieć pełno. Też dzięki temu sobie również pozbędziemy się tego aluminium. Bo myślę, że to aluminium będzie głównym problemem u nas. Taki budynek pełny. No i fajno. Dobra. Czyli tak, jeżeli chcemy mieć te podgrzewacze, to chyba że ekstraktory rudy byśmy zrobili. Też może nie być głupie. Ekstraktor gazów jest nam potrzebny. Manipulator DNA również możemy już zacząć robić. Kurde, no tyle rzeczy. Krytyczny poziom nawodnienia. I. Gdzie była woda? W ogóle jest woda? Jest woda. Dobra. To bardziej podgrzewacze bym wolał, tylko te podgrzewacze, jaka to jest różnica? Ciekawe.
538, ale nie mamy proszku wybuchowego, bo nie mamy siarki zapewne. No właśnie, nie ma siary. Ja bym to zrobił w ten sposób. Zostawimy sobie tutaj super stópki. Ale ich jest dużo, jejku, jak to przyjemnie teraz wygląda. Totalnie przyjemnie. I polecimy sobie po siarkę. Mamy teleporter, więc możemy teraz poszaleć. Hopsa, hopsa, siarka, turla i dropsa. Z tego co pamiętam, tu również było... Gdzie to było? Tu było? Chyba ta. Nie, tu był Iryt. Czyli to tu było. Tu była ta jaskinia związana właśnie z Osmem. Osm się też tam przyda. Więc sobie go sztachniemy. Akurat było pełno. Wszystkie te surowce weźmiemy, bo pewnie tam się nam troszeczkę pokończyło. Ale tu była siarka, tu była siarka. I raczej tu nie mam co szukać tej siary. No w ogóle tej siarki jest mało, no bo to dwa wybuchowe proszki zrobimy i tyle. Hasta la vista, nie? Być może właśnie zaczniemy tutaj inwestować w siarkę. To zobaczmy, co my potrzebujemy dalej. Nie chcę teleportera. Będziemy potrzebowali troszeczkę to ciepło ogarnąć. I ciepło potrzebuje, w ogóle dużo rzeczy potrzebuje teraz wybuchowych proszków, tak? Czy manipulator DNA, czy optymalizator maszyn, czy no nawet głupia niszczarka potrzebuje jednak tego do działania. Nawet reaktory jądrowe potrzebują proszków wybuchowych, więc wiecie co? Ja bym chyba zainwestował w to. Właśnie, to jest taki fajny bug, który da się ogarnąć. Mam nadstop niestety. Baza. Wrzućmy sobie to. Pięknie się wrzuciło. Zwiększyłem troszeczkę range, jeżeli chodzi o wrzucanie tego. Mam nadzieję, że on tu nie przeszkadza pod żadnym względem. Krzemik jest, kobalt znów jest full. I magnes. Rozumiem, że tu aluminium też zeszło. No to akurat spoko. Akurat spoczy. Pyk i gotowe. Dobra, teraz aluminium. Tu też musimy zrobić porządek troszeczkę. Widzę, że troszeczkę też tych surowców nam tutaj powskakiwało. No nawet spoko, nawet spoko. Tylko no więcej potrzebujemy nadal tych naszych ekstraktorów. Więcej ekstraktorów by się na pewno przydało. Okej. Zróbmy sobie ze dwa pręty irydowe. Chodźmy na siarkę. W ogóle być może... Gdybyśmy to lepiej ogarnęli. To wy na to, żeby tego się lepiej ogarnąć, bo jest taki jebnik troszeczkę, co? Już coś jest. Już jest siarka. Tu pewnie też coś jest, co? No jest też siarka. Zróbmy to tak, jak Pan Bóg przykazał. Zrobił może... Tak. No i wiedziałem, że prądu nam zabraknie. Nawet teleporter by nam nie zadziałał dzięki temu. Czyli teraz stricte musimy zrobić wybuchowe proszki. Dużo wybuchowego prośku. Dużo, dużo. Pręty irydowe mamy, wody nie mamy. No właśnie, jeszcze taką mam zagwozdkę. Czy mamy narożniki? Mamy narożniki chyba, tak? Mamy. No właśnie, bo ja dopiero jak robiłem te save'y, to ogarnąłem, że my troszeczkę z tą bazą to zjebaliśmy, wiecie? Bo te narożniki były w ogóle gdzie indziej. I w ogóle to będę chyba to przynosił. Będę chyba to przynosił. Tak mi się wydaje. Ale to myślę, że zrobię już poza nagrywką, żeby zbytnio też dupy nie zawracać, bo to też tak bez sensu. Sensu, więc po co? Po co, po co? Dobra, wrzućmy sobie to tu. Już jakiś robak tam na terenie. Dobra, tu kolejne. Rozumiem, że już nie możemy zrobić kolejnego. No nie, będziemy prętów iridowych. Iridowych, uranowych. Kopalnie możemy zrobić. Otrzymano wiadomość.
to sprawdźmy. W ogóle dostał wiadomości skazaniec. O, ciekawe. Do odbiorcy wiadomości. Jestem planetcrafterem wysłanym na planetę Migoria 3. Jeśli odbierzesz tę wiadomość, oznacza to, że przebywasz blisko. Może też jesteś planetcrafterem. Pogoda jest okropna, a mnie kończą się zasoby. Na tym pustkowiu nie ma nic, co umożliwiałoby terraformowanie. Nie wiem, dlaczego się na to zdecydowałem. Śmierć byłaby przyjemniejsza od pobytu w tym piekle. Jeśli ktoś może mi przyjść z pomocą, proszę, zróbcie to. Rayleigh. Udało mi się przemycić dodatkowe informacje. Podobno wybudowanie bazy na większej wysokości zwiększa szanse na powodzenie misji, choć nie wiem. Nie wiem dlaczego. Jeśli uda ci się dostatecznie rozgrzać planetę, po roztopieniu lodu niektóre jaskinie powinny się stać dostępne. I jeszcze jedno. Możesz... Komunikacja zakończona. Wiadomość przechwycona. Nowa wiadomość od Rayleigh. Zaszyfrowane. Wykorzystać ekstraktory rudy w różnych miejscach, aby wydobywać konkretne materiały oraz... Rakiety są bardzo ważne. Wspomagają wytwarzanie. Zaszyfrowane. No widzicie. O. Ciekawe. Jeszcze mamy trzy wiadomości od naszego koleżki, ale to zaraz sobie przeczytamy, tylko zjedzmy coś. Dobra, to było tu. Nadawca wiadomości Xiaodan. Fakt. Nie spodziewałem się, że wyląduję w tak okropnym miejscu, ale nie ma powodu, dla którego terraformowanie tej wielkiej skały miałoby się nie udać. Moja wiedza na temat tego procesu jest wystarczająca. Muszę jedynie postępować zgodnie z wytycznymi, liczyć na dobrą pogodę i na niewielką liczbę meteorytów. To nie może być aż tak trudne. Jest trudniej niż sądziłem. Środowisko na zewnątrz jest toksyczne, a z nasion nie chce nic rosnąć. Według moich obliczeń ta planeta znajdzie się w idealnym położeniu do terraformowania za jakieś 2 lata. Muszę jedynie dotrwać do tego czasu. Niby gdzie mam znaleźć więcej irydu na tej planecie? Zajrzałem pod każdy kamień. Wszędzie jest tylko lód. Koniecznie muszę znaleźć coś do rozpoczęcia ogrzewania tej planety. Na zewnątrz wszystko zamarza. Muszę się przespać. Jutro będzie lepiej. Taki wyrok za tak drobne przewinienie jest nieludzki. Nie zasłużyłem na to. To już czytaliśmy nawet chyba kiedyś. Dobra. Proszek jeszcze jeden mamy. Mieliśmy polecieć jeszcze do siarki, tak? I papon. Jeżeli papon. Dobra, to sobie działa. Tu siareczka już jakoś się wydobywa ładnie. Świetny tany, naprawdę. Ech. Znów mi brakuje 8. W ogóle blisko jest tutaj. Może jakiś osmik już jest? A, no jest. Być może, wiecie co, nie jest głupim pomysłem. Czyli mam prętu non-stop. Fuck. Ale może nie głupim pomysłem jest stworzenie kolejnych tutaj wiertnic do 8. Już 4 dosiarki mamy, no aluminium jeszcze też jest potrzebne. Aluminium też jest nam potrzebne. To sobie schowajmy. Wiecie co? Ja mam pomysł. W razie zrzućmy ten jebnik tutaj. I ja bym poszedł po resztę surowcy, która nam tam się gdzieś boryka. Bo rozumiem, że hodowania drzew, biokopuły P2 jeszcze nie zrobimy, bo nie mamy próbki bakterii. Chyba, że możemy zrobić próbki bakterii. O, możemy. Ej, dobra, to możemy to zrobić. Biokopuła P2. P2-eczka nasza. Tamta biokopułka to jest P1. I tak mi się wydaje. I zobaczcie, że tutaj jest na równo... Dobra, to już będę wiedział. To już będę chyba wiedział. Trochę pewnie za blisko, co? Czy dobrze? No jednak dobrze. Jednak dobrze. I tutaj zrobimy sobie jeszcze takie przejście dookoła. Żeby te kopuły sobie jakoś tam połączyć, no i żeby tak było mniej więcej oryginalnie. Żeby było tak mniej więcej oryginalnie. Co my tu mamy? Tu mamy drzewka, tu się chyba kora wytwarza, tak? I kora drzew tutaj się wytwarza. O co mi dokładnie z tym chodziło, już wam pokazuję, kochani. Bo być może, jak my zaraz zaczniemy to robić, to okaże się, że się gdzieś tam nie zmieścimy. I to może być problem. Mi chodzi o to, żeby zrobić sobie takie tudeńko.
O fuck, wywaliło mi planet craftera, no nie róbcie sobie żartów. Oh no! Moi drodzy, dobra, crash. Zaraz wrócę, tylko nie wiem ile nam cofnie. No dobra, kochani, troszeczkę nas cofnęło. Ja już tam porobiłem mniej więcej to samo, co mieliśmy wcześniej. Czyli no, dwa ekstraktory na osmie i cztery ekstraktory na siarce. Powiem wam, że troszeczkę jestem zasmucony tym, że te save'y tutaj są naprawdę bardzo, ale to bardzo późne. Jeżeli chodzi o taką grę, to wydaje mi się, że save co 15-20 minut to jest chyba za dużo. To jest chyba jednak, czy za późno, nie za dużo. Ale nie wiem, może wy macie inne zdanie. O właśnie, chodziło mi o to, żeby zrobić tutaj taki przeszklony passage tego wszystkiego. Żeby nawet zrobić to w ten sposób. O. Z pewnością wiecie, o co mi chodzi. I zobaczcie, tutaj będziemy mieć takie własne, taki własny teren, że tak powiem, taką zabudowę. To sobie jeszcze oczywiście delikatnie powiększymy, żeby ten pasek był troszeczkę większy. No i tu zrobimy oczywiście kolejną. Jeżeli będziemy sobie chcieli coś tutaj jeszcze dołożyć przy okazji, to oczywiście nie ma problemu. Nie ma żadnego problemu. O! Dobra, tu już doszło do końca. Raz, dwa, trzy, cztery. 3 plus czwarty zaokrąglony. 3 plus czwarty zaokrąglony. 2, 3. I czwarty miał być zaokrąglony. Pyk. Kolejny pasek. I mieliśmy zrobić P2. Tylko ta biokopułka, no nie mamy tych bakterii. Musimy je zrobić. Ja to dobrze zrobiłem. No nie, źle zrobiłem, bo tu jeszcze jedno musi być. Ale spokojnie, nadrobimy sobie to. Nadrobimy sobie to. Próbki bakterii. To było to. I zróbmy sobie to tutaj. Tak, to potrzebujemy. O. I biokopułka miała stanąć w tym miejscu, tylko czy ona się połączy? To jest dobre pytanie. Chyba się połączy. Może jakoś tak? Kurde. Ona się nie chce zbytnio łączyć. Teraz łączy, raz się nie łączy. Nie rozumiem trochę, ale okej. Ale okej. To jest trochę dziwne. Ta biokopułka wydaje się delikatnie większa. I tak mi się wydaje. Mam teraz fajne przejście tędy, tylko tak, to niestety pokorzonki muszą sobie odejść. Spójrzmy warzywniak. Spójrzmy i to. To wykonstruujmy. Tu oczywiście sobie porobimy szybki. Dobra, bo właśnie jeżeli chodzi o klawiszologię, to jest dosyć ciężko to ogarnąć. Dobra, mamy pięknie passage zrobiony. Jest i również tutaj przejście. Opsa. Ma to jakikolwiek sens. Ma to jakikolwiek sens, chyba że jeszcze tak sobie pomyślałem w tej chwili. No i widzicie co? Jestem niezadowolony. Jestem niezadowolony. Bo moglibyśmy zrobić to jeszcze inaczej. Moglibyśmy to zrobić w ten sposób. Zresztą poziom nawodnienia. Musimy się napić. Musimy się napić. Dobra, napite.
No tak, jeżeli chodzi o w ogóle skrzynki i tym podobne, bo to jest ciepło, tutaj nie ma nic, z tego co pamiętam. Tutaj też chciałem zrobić coś innego. Tutaj chciałem zrobić dokładniej filtr powietrza, o dziękuję. Filtr powietrza da mi więcej tlenu, chyba tak. Tutaj chciałem zrobić coś w tym stylu. Ja się pomyliłem ostatnimi czasy, jak to robiliśmy. Trochę spartoliłem. W ogóle te kapsułki mi się też tu nie będą podobać. Ja się dziwiłem, dlaczego mi nie starczało miejsca na elektrownię. Jak to było wcześniej zrobione, że ja miejsca na tę elektrownię miałem. No właśnie to było dlatego zrobione, bo te kapsułki były... Dokładnie mówiąc tak. Tutaj też trzeba będzie to skonstruować i zrobić sobie tutaj ten pasycz oddzielny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, no ale moi drodzy, ja sobie to ogarnę już prywatnie. Ja sobie już to ogarnę prywatnie, a my w tej chwili sobie pójdziemy na wyprawę. Żeby was nie zanudzić, tylko zrobić coś takiego bardziej ambitnego. Wiem, że znowu zaśmiecam, ale to nie jest problem. Pójdziemy sobie na wyprawę, bo myślę, że tam sporo rzeczy jeszcze sobie nie znaleźliśmy. Mówię, też nie chcę was zanudzać samym budowaniem, tak jak ostatnimi czasy. Dlatego wykonstruujemy teleporter i ruszamy na przygodę. To też możemy zdemonstruować. Otóż nam nie jest potrzebny w żaden sposób. Tam wszystko, co chcieliśmy, co sobie tak ogarnęliśmy, więc luz, bluz i orzeszki. I zobaczcie, że mamy już tu piękną florę. Piękną florę. Właśnie, tego biomu również szukałem. Zapytacie, dlaczego? Po pierwsze, my chyba nie możemy zrobić jeszcze... Nie mam jednego osmu, ale to nie jest problem. Tutaj ogólnie jest biom grzybowy pod spodem. Gdzieś. W ogóle to jest pięknie, jeżeli chodzi o to. Gdzieś tu jest biom grzybowy, który musimy znaleźć, żeby ruszyć delikatnie fabułę do przodu. Bo to, że my terraformujemy, to jest raz. Ale dwa, musimy jeszcze przy okazji znaleźć odpowiednie miejscówki, które nam tutaj gra próbuje pokazać. O, kora drzewna, świetnie. Zrobimy te konstrukta. Tylko ja też nie pamiętam dokładnie, gdzie był ten biom. I to też na pewno nie jest jedyny biom, który ogólnie tu występuje, no bo pamiętajcie, że kilka rzeczy jeszcze nie znaleźliśmy. Czy to jest nasza kapsuła? Ja już wiem, dlaczego ja nie miałem w którejś tam chwili surowcy na kapsułę. Zdekonstruowałem drzwi i polazłem. To dużo wyjaśnia. To dużo wyjaśnia. Szukamy wejścia do biomu grzybowego. No tak mi się wydaje, że to było na tym biomie. W ogóle wiecie co, ja sobie zapiszę grę. Nie ufam tym save'om, oj bardzo im nie ufam. Tu nie ma nic, w ogóle jest bardzo ciemny ten biom. Może nie ciemny, a bardzo kontrastujący z otoczeniem. Kontrastujący, tak, kontrastujący. W ogóle mam, powiem szczerze, mam taki ból gardła od dwóch dni. Znaczy może od dwóch, no od dwóch, dobrze mówię. Że tak naprawdę dla mnie w tej chwili jest ciężkie w ogóle gadać. Ale robię remont. Robię remont i specjalnie wybrałem urlop na ten remont. Więc no nie mogę teraz sobie kulki polecieć i chorować. Więc pewnie jak typowy Polak w majówkę będę pracował. Nie mogę znaleźć tego biomu, więc być może to nie jest tu. Kiedyś może to było gdzieś tu w okolicy, ale teraz już nie. Tak dziwnie schodziło. Dobra, nie ma to nie ma, idziemy dalej. Idziemy dalej. No to jest bardzo podobne takie właśnie zejście, ale... Ale to nadal nie jest to. Więc przygoda dalsza. W ogóle tu możemy sobie zrobić bez problemu te drzwiczki do kapsuły mieszkalnej. Naładować tleniora. No ale się zastanawiam, czemu mi to znika. W ogóle jak to jest ładnie. Zobaczcie, ile tu drzew wyrosło. I też już przestało znikać również, no to też dobrze. Nie, no elegancko.
jakieś nam się porobiły mosty. No, no, no. To pytanie, gdzie teraz znaleźć ten biom? To mnie bardziej interesuje. Grunt, że możemy teraz sobie pozwiedzać więcej. To jest ten biom ognisty. Sporo irydu. Sporo innych rzeczy, ale nie tych, co potrzebujemy. Nie są te rzeczy, których potrzebujemy. Musimy tu znaleźć takie pseudo-kulki, z tego co pamiętam oczywiście. Do otwierania drzwi. Też nie chcę zaraz spalić dupska. To jest bardzo prawdopodobne, że zaraz tak będzie. Tu jest skrzynia. Czy ja mogę teraz na przykład zrobić tutaj teleporter? Mogę zrobić teleporter, więc cofnijmy się do bazy. Ładujmy surowce. Surowce wyładowane. A jedną wodę mogę robić, no problem. Okej. Deconstruction, o ile irydu. Jak fajna. Ale nadal to nie jest to miejsce. Wow. Proszę mi tak nie skakać. Czyli to nie jest tu. Czyli to nie jest tu. Weźmy sobie to na górę, bo powiem osobiście, że intryguje to miejsce. Intryguje to miejsce, ale chyba tu też nic nie będzie. Tu chyba też nic nie będzie. Jeżeli zobaczycie, że ja coś pominąłem, to kochani, oczywiście piszcie w komentarzach, bo no, ja jestem ślepy. Pod tym względem przynajmniej ślepy. Że czasem mogę coś ominąć. To w ogóle wygląda nie jak obsydian, tylko jak super stopy. Super sztupki. No to jest ten statek, to nie chcemy tam iść. Ja wziąłem rzeczy? Wziąłem rzeczy. Czuję ciepełko. Czuję ciepło. Grzeje mi tyłek. Aktywator mnożnika ciepła, świetnie. Reconstruction. Coś tu jest. Nope. Bo nic nie ma oprócz skrzynki. Kolejna dekonstrukcja. Ej, naprawdę tu nic nie widzę. No to jest miejscówka na złotą skrzynkę jak nic. Nie wiem czemu tu twórcy nic nie dali. Au! Nie wiem, raz to pali, raz nie pali. A, dobra, pali. Pali, pali. Mocno pali. Dobra, nie znaleźliśmy tutaj kompletnie nic. Oprócz kilku skrzynek, to nie znaleźliśmy kompletnie nic. Tu byliśmy? Nie, tu chyba też byliśmy. No właśnie, teraz pytanie, gdzie dalej szukać takich rzeczy? Ej, tu mnie chyba jednak nie było. Ja sobie nie przypominam takiego wejścia. No właśnie, chyba mnie to jednak nie było. Dobra, robimy sobie szybko teleporterek. To mi się podoba, bo teraz możemy bez problemu wszystko, ale to wszystko wyciągać z danych lokalizacji. To jest, mówię, no coś pięknego. Totalnie coś pięknego. Pyk i wracamy. Mówię, game changer. Game changer. Totalnie to pomaga. Zbieramy. Szukamy również fałszywych ścian, bo opisywali nam to, że gdzieś tu fałszywe ścianki mogą być. Gdzieś tu mogą takie fałszywe ścianki być, dlatego trzeba ich szukać. Może my tu byliśmy? Chyba tu jednak byliśmy. Ale sporo rzeczy nie wzięliśmy w takim razie.
Konstrukcja wraku. Przy okazji patrzę, czy coś tutaj nie zostawiłem, ale chyba nie. Tu chyba nie, nadal nam prądu brakuje. No właśnie, tutaj jest przejście, jakieś przejście jest. Wątki techniczne są. Co z tego, jak my nie możemy dalej przejść bez prądu? To ominąłem chyba. Chciałem to ominąć. Dobra, no ale to i tak nie jest ten wrak. Więc wychodzimy stąd i szukamy dalej, bo takie wraki, no to my jak już będziemy mieć prąd, będziemy przeszukiwać na pewno od nowa. A też nie chcę tracić czasu na ponowne przeszukiwanie, bo to jest bez sensu. To jest po prostu bez sensu. Dobra, to zdekonstruować, zdekonstruować. Tu musieliśmy być już. Tu musieliśmy być. Poszukiwanie biomu grzybowego ciąg dalszy. Ewentualnie skrzynek, które sobie tutaj delikatnie leżą. Prywolnie leżą. Których nie mogliśmy ostatnio podnosić, bo nie mieliśmy miejsca. A powrót z surowcami byłby dosyć długo żrący, że tak powiem. Długo czasu żrący. Wiem, że coś się dzieje, ale nie. Kurczę, zazieleniło nam się tutaj fajnie. Naprawdę te krajobrazy robią się bardzo przyjemne do zwiedzania. Inna skrzynia? Si. Też sporo siarki sobie ogarniemy dzięki temu. O, coś tu? Nie. Nie. Patrzę, czy być może jakiegoś nowego surowca mi dadzą z tych drzew, ale chyba też nie. Jak to wygląda z góry? Dawno żadnej złotej skrzynki też nie znaleźliśmy. Ładnie tu jest, kurczę, ładnie. Człowiek nie poznaje w ogóle tych miejscówek. Jednak tutaj troszeczkę dawno temu byliśmy. Jeszcze tutaj była tak naprawdę pustynia. Wielka, dziwna pustynia. Generator fuzji jądrowej, dziękuję! Nie morki, ale chyba usłyszeliście laptopa, który chodził w tle. Manipulator DNA nie. Mam nadzieję, że się nie zapalił. Zasilania nie ma, dobra, nieważne. Może nie wybuchnie, mam nadzieję, że nie wybuchnie. Panie, utłukuj pan się. Otrzymano wiadomość. On się definitywnie zepsuł. Dobra, jestem kochani, już przepraszam was. Nowa wiadomość była, tak? Tak. Był nawet chyba więcej. Nadawca wiadomości, skazaniec GP8971Y. Do odbiorcy tej wiadomości... Nie, no to już czytaliśmy. Jaka to wiadomość, proszę bardzo. Tylko nie rozumiem. Czy to tu? No tu też nie ma wiadomości. Co to mi daje za wiadomości niby? Do odebrania, jak tu nie ma nic. Oszukiści. Dobra, generator fuzji jądrowej. Da się to zrobić i jaką on ma różnicę tak naprawdę energetyczną? 400, kurde. Nie ma porównania. Już to nie ma porównania. O, jaki malutki. I robaczki nam się zaczęły spawnować. Larwa pospolita. 1485. No zobaczcie. To tu nam brakuje już teraz kwarców pulserowych. Tu już tutaj widzę, że w inne surowce się bawimy. Troszeczkę więcej nadstopu. Ale jeszcze nie ma tragedii.
Przy okazji coś mieliśmy tutaj zrobić. Filtr powietrza, no właśnie. Zmniejsza zużycie tlenu w zależności od stopnia terraformacji. O, już tylko minus 1,9 na sekundę. Legansior. Tylko wydaje mi się, że my również mogliśmy sobie tutaj robić surowie, czy sprzęt, który nam pozwala pić z rzek i tym podobnych. Mi kiedyś to było dostępne. P3, mamy jaki P2. 2,8 potrzebujemy. No to wiecie co, sobie skoczmy pod ten 8. Zobaczmy, ile siarki się uzbiera. O kurde, elegancko. O kurde, ile siarkensona. Fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Dużo siarki nam wypadło teraz. Nawet chyba siarki już mam full, co? Siarka, no jest full. Jest full. To bardzo dobrze. To znaczy, że robimy więcej wybuchowych proszków. To się zawsze przyda. Rydu brakuje. Teraz mi rydu brakuje. No w ogóle tu siarki nie ma. Tu już nie ma siarki. Zjedzmy coś przy okazji. Czy mamy co jeść? Dobre pytanie. Bakłażany. Dobra. Tak jest ich sporo. Mieliśmy po 8 iść, no ale tą siarkę też muszę pozbierać. Muszę to pozbierać, bo to zaraz będzie problem. Się nie będzie wydobywać. Tam jak małpa. Już tu nie ma miejsca. Co, wydaje mi się, że tutaj dwie to wystarczą na ludzie. Naprawdę my tu już nie mamy miejsca na tą siarkę. Bardziej zainwestowałbym w 8. Tu żelazo trzeba walnąć. Dużo wybuchowych proszków. Naprawdę chyba będzie trzeba to poprzynosić, bo 4 sztuki ekstraktorów to jest tam za dużo. 2 naprawdę wystarczą. I sobie to wyrzućmy. To sobie wyrzućmy. No i dobra. Ja myślę, że tutaj bez problemu albo na iryt, albo tutaj możemy to wrzucić. Zobaczymy, ile tu osmu się wyzbierało. Osmu też jest sporo. Naprawdę nie wiem, czy ja potrzebuję więcej osmu. Nie jestem pewny. Myślę, że bez problemu sobie ten generator możemy tutaj wrzucić. Ten lód się jeszcze nie wywalił, no. Biedny. Blisko, więc tym bardziej. Ekstraktory rudy możemy sobie tutaj powrzucać. Okej. Okay. Wydobywa się, wydobywa. Okay, baza. Mieliśmy zrobić ten egzoszkielet, tak? Petrujeczkę. Prędko stopu potrzebuje. Dobra, i P3 jest. No i kolejne 4 sloty nam się tutaj uaktywniły. Buty zręczności P3 mamy. Plecak P4, P5 nawet już mamy chyba, tak? Tak, P5. Szybkość wydobycia. Czy my mamy 4? Mamy 4. Kompas. Kompasu nie mamy, ale zaraz zrobimy. Filtr menu konstrukcji też nie. No, latarki P3 nie zrobimy niestety. I kwarc blazarny. Tego też nie mamy. Tego też nie mamy. A dodatkowo chciałem zrobić przecież mapę. Zróbmy sobie tą mapę. 2 kompasy, nawet 3 kompasy. Pewnie jeden będzie też i dla nas. Pyk. I P3 możemy sobie wysłać. Powiem więcej, nawet P4 chyba wyślemy.
I P4, dwa pręty potrzebujemy i też damy radę to zrobić. Jak zrobimy sobie jeszcze jeden kompas i dwa pręty, trzy pręty, przepraszam, zrobimy nawet jeszcze coś innego. Jakieś rakiety mapujące. Ja już muszę kończyć odcinek, kochani. Już muszę kończyć odcineczek. Dobra, róbmy sobie tego więcej. W ogóle będzie trzeba coś zrobić, to będzie nam craftować... Kurwa, tylko nie mam aluminium teraz. To będzie nam craftować rzeczy automatycznie. Bo tutaj również jest automatyzacja dostępna, kochani. Tylko z tą automatyzacją jest taki problem, że nie wiem, czy ona będzie się craftować tak jak my możemy. Takiego daleka. Czy to jest jednak dosyć mały zasięg tego wszystkiego? Dobre pytanie. Tutaj tego jeszcze nie zrobimy. Mamy dwie. I znów nie mamy miejsca. Dobra, wrzućmy sobie 8, gdzie jest jego miejsce, czyli tu. Pertubki też na razie tu wrzucimy. Dobra, moi drodzy, jeszcze zobaczycie sobie oczywiście w następnym odcinku. Myślę, że jeszcze zanim zobaczycie następny odcinek, przebuduję delikatnie tą bazę, żeby ona już była, bo naprawdę nie wiem, czy jest sens wam pokazywać to budowanie, no bo te odcinki byłyby dosyć bezsensowne. Wiecie, co innego jest, jak na przykład mielibyśmy te odcinki takie dodatkowe stricte, a co innego, jak taki pełnometrażowy odcinek miałbym wydawać, to co mówię, no bez sensu, więc nie wiem, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, dlaczego w innych seriach sobie też jakoś to inaczej oczywiście rozegramy. A tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i cenie filmu Grandos Shiro. Widzimy się w następnym odcinku z Planet Crafter. Trzymajcie się. Hej, hej!